Co można poradzić osobie z osteoporozą teraz, w trakcie pandemii i na przełomie jesieni i zimy? Pandemia utrudniła kontakt z lekarzem, to wiemy wszyscy. Dodatkowo starsi ludzie, obawiając się zarażenia, izolują się w domu. Na szczęście istnieje możliwość e-wizyty w celu kontynuacji leczenia. Jeżeli w czasie pandemii przypada nam wizyta z koniecznością kontrolnej densytometrii lub kontrolnych badań krwi, a obawiamy się przyjść do przychodni, to te badania można przełożyć na następną wizytę. Badania mogą poczekać. Najważniejsze to nie przerywać leczenia. Leki na osteoporozę mogą wypisać lekarze rodzinni lub lekarze innej specjalności, jeśli mamy trudności z dostępem do poradni osteoporozy. Tak zwany lockout ograniczył możliwość przebywania na świeżym powietrzu, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy się ruszać. Ćwiczenia fizyczne można wykonywać w domu, a na spacery wychodzić w miejsca, gdzie jest mało ludzi. Dieta, bez względu na to, czy mamy pandemię, czy nie, czy jest lato, czy jest zima, powinna być bogata w wapń z uwzględnieniem ryb, możliwie naturalna, bez produktów wysoko przetworzonych. Pamiętajmy również o bezwzględnej konieczności codziennej suplementacji wapnia i witaminy D w trakcie leczenia osteoporozy.